Siema, siema, witam was w kolejnym odcinku ze szkoły. Kolejny dzień, dzisiaj niedziela. Jest dzisiaj ze mną Xmisiu Pro. Dobry, dzień dobry, ja mam dziwną stronę już sobie. Ja musiałem coś sprawdzić, bo znalazłem pewną rzecz, już wiem, kto ukradł mi książkę. I nie wiedziałbym, że to jest ta osoba w ogóle. Mieszczałbym się. Dobra, ja idę do szkoły. Byki. I powiedz, czy to ma działać, bo to nie działa tak, jakbyś wiedział. Tego się nie da otworzyć, to trzeba górą otworzyć. No tak, bardzo sobie o to chodzi. Ale to jest głupie, to jest OP. To się to każdemu proplayerowi się wydaje E. Na E jest to... A, da się jednak to otworzyć. Tak się da to otworzyć, ej. On tak od góry dziwnie, tu o. W tym miejscu, gdzie ja patrzę. A wiesz, co to w ogóle jest? Śmietnik. No tak. Śmietnik recyklingu. I tu jest taki wzór recyklingu, tylko taki chiński. Ja bym powiedział, że to ty. Co? Jakbym miał powiedzieć, że to komputer, to bym powiedział, że to ty. Nie wiem, o co ci chodzi. Dobra. A byliście, bo skopiował mi się magicznie plecak Emilii. Wiesz, co tam znalazłem? Co? Książkę z polskiego, którą ktoś mi ukradł. Kurde. Dobra. Jestem ktoś, jestem woźnym, czekam. W ogóle wróciłem, o, dzień dobry, Misiu. Wróciłem z wakacji, jak coś. Jeszcze ktoś jest. Witam wszystkich, zjem złotą marchew. Nie no, nie zjem. Słówka! Ja wtedy se idę, więc marła, Misiu. Tu jest trochę żart, jak se wezmę 400 i zjem. Takie samochody. To jest najbardziej dobra herbata. Herbata zielona. To pachnie fajnie, ale smakuje głównie. Herbata zielona. Tylko z piórem. I tutaj są wszystkie pytania, które były na lekturę. No niestety, w ogóle Wujanu zrobił test i tam dwa pytania były i to była kartkówka. Dobra, ja tu szukam religii. O, ale to jest... Aha! A powiesz mi ktoś, czy mi się właśnie wydaje, bo w drugiej książce jest coś takiego Emilia S. Mervoyanu. Czy mi się wydaje, że oni zrobili... Z mojej książki, którą ja pisałem, oni zrobili swój test? Czekaj. Nie. Prawda. Ja tą książkę pisałem chyba z godziny. No okej. Okay. Wziąłem w tą klawiaturę, a oni to zrobili chyba. No nie wiem. A ja wiesz, że... Ja... Dobra, dzień dobry. Dobra, chodźcie, może dostaję do religii. Pierwszy. Religia. Gdzie jest to są od religii? Tu jest, dobra. No, dobra, oni to źle zrobili. Kim był Kim był Tołek od powietrza? Dobra, oni to źle zrobili. Dobra, niech im będzie, już nie. I tak zabiję ich 100 tysięcy razy. Halo, gdzie pan, gdzie? Tu, gdzie? Dzień dobry, a jaka jest pierwsza lekcja? No religia, no przecież ja mówię, że do religii idziemy, w sali religii. No strój jakiś, co by to ten strój zrobił? Kupujemy obsedium, a nie 4 godziny. Piemy. Dobra, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A, ty chcesz zniszczyć to, tak? Tak, już jest lekcja religii. No tak, dobra, co z raz ja to będę wam mówić. Tylko sobie to siedzisko skopiemy, dobra. Jakie są dzisiaj lekcje? Ja sobie ogólnie sam obcego zniszczyć. Ja już wam mówiłem i przecież jest plan lekcji, a wy nadal nie chcecie do nich zerkać. Dobrze, ale ja się wolę zapytać kolegi. No okej, okay, dobra, to są dwie biologie i polski po tej lekcji. O nie. O tak. O nie, o tak. A dzisiaj polskiego powinien być ten test. Ale ten test już był w ogóle. Wojany go. Ale oni go źle zrobili, nie rozumiesz? Okej, okay, dobra. Bo oni dali złą odpowiedź, bo filologii nie był żabą.
Ale chodziło o to, że Emilia napisała, że był żabą, a Jan jej dał jedynkę. A ja dostałam szóstkę. Okej. Bo tam były dwa pytania, a ja dostałam szóstkę z tej. Czekaj. Jak dwa pytania? Ja z tych pytań jest 8 napisałam. No i Emilia dostała pałę, to pisze, ale to jest. No. A jakie było na pierwsze no, pytanie, w sensie odpowiedź na pierwsze pytanie? A jakie było pytanie? Gdzie mieszkał Fiołek na początku jakby samej historii? Gdzie mieszkał Fiołek? No. W domu chyba... Nie wiem, albo był porzucony, albo w domu tam Kazimierza, chyba coś takiego. Robimy jeszcze raz ten test, bo nie wiesz, a ja wiem. Ale ta lektura była dawno. No wiem, że była dawno, a dawno nie było lekcji polskiego, którą ja bym mógł prowadzić. No. Dobra, koniec, może już kopalnia. A może nie z kopalnia trzeba kopać? 2 minuty tylko kopiemy już, trzeba całe to skopać. Myślę, że to obsydianu będzie taki profit. Kupiłam z tak obsydianu. Czyli prawie tak, 53, ale gówno mam wyku za to. O, usiadłem. Dobra, już usiądźcie, ja to gówno już posprzątam. Zaczął kupać na kreatywie, bo nie chcę tracić lekcji. No co za hop. Czekajcie, jeszcze tą usterkę naprawię. A tutaj weź zrób jakiś taki, o, bajorko, dawaj piórko. Uczyciel. Się bajorku. Dobra, usiądź się do ławek, a nie do jakichś bajorek. Dobrze, siadam. Dobra, przypomnijcie mi, co było na ostatniej lekcji. Pisali sobie jakieś gówno do zeszytu. Dobra, pokażcie mi może swoje zeszyty. Nie pamiętam, gdzie mój zeszyt. Nie, no pamiętam. Znajdę go zaraz. Pana pan się pali. Trączka z piórem to się chyba nazywa. Nie, to jest zeszyt do Jotanglika. To nie to. O tak, to jest religia. Łapa! Poleciał! 102 metry! Ja to zobaczymy. A właśnie, jeszcze obecność sobie zaraz sprawdzimy, ale tak. Źle pan to zrobił. Tam źle, co myślisz źle? No niestety dostajesz uwagę za źle pisanie. Uwagę! Ej, ty by trochę już poniosło w tym momencie. Uwagę. Nie, ale nie, ja mówię, żebyś pisać tak samo, a ty wy sobie coś tam wymyślacie sami. Ta, a nie uwagę, chłopie. Co, żeby się kropki ponastawiały, to nie moja wina. A poza tym było coś innego, z tego co pamiętam, było pisane. Nie było coś innego, to było. Dobra, no bez uwagi, ale teraz na... No to mam książkę, to mi się E klikaj. Mam całą książkę B teraz. Dobra. Już patrzę, mi się otwiera, klikam książkę. Dobra, teraz tak. Dobra, chcecie... Co chcecie? Jakieś Pismo Święte, czy nie wiem co? Nie Pismo Święte. Wszystko, tylko nie Pismo Święte. No już mnie bije, no! Nauczyciel, ale to ty mnie biłeś pierwszy. No ale ci będę miał dowód, że bijesz uczniów. Ale ja będę miał dowód, że to ty mnie bijesz. Tak się postawił. A ty kreatywie, ty jeden. Byłeś z kreatywa. No lekcji brak kreatyw. Tak, a jeśli będziesz mnie zabijać, to wiesz. W ogóle patrz, jesteś cegła. Cegła. Dobra. Macie jakiś plan, jak przeprowadzić lekcję? Po prostu siedzimy na ławkach i robimy. Dobra. A mam prośbę do pana. No jak? Łap pan tą cegłę i musimy coś zrobić. Tylko pan jest do tego mnie bardzo potrzebny. Nie, ja mam lepszy plan. Ja mam lepszy plan, tylko czekajcie. Jaki? Ale musi pan postawić tą cegłę, jak ja się szybko wyloguję z serwera i zaloguję, pan ją tutaj postawi, jak ja będę wylogowany i zobaczymy, co się stanie. Będę miał cegłę w głowie. To tutaj.
No tutaj dziurę w dywaniku zrobię. Dobra. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. No bo tak, obsa, obsa pan postawcie. Bierzmy sobie pod tapetę to. Ty możesz nie otwierać jakiegoś Pisma Świętego. A ja nie czytam Pisma Świętego. Ale słyszę, że coś otwierasz, to już mi się źle robi. Dobra, czekajcie, ja sobie coś tutaj zawalę. Czekaj. Dobra. Dobra, napiszmy sobie to. Obsydian postawiłem, co ja mam zrobić w takiej sytuacji? No to zniszczyć go. Sorry, chwilę. Nie. Rozwala. Proszę bardzo. No, już przeczytujcie, już piszcie. To jest na tablicy. Ale macie wszystko idealnie, a nie, że ten... Możecie, jak chcecie, podejść bliżej, zobaczyć, co tam jest napisane. Proszę pana, bo teraz widzę dobrze. Mogę tak samą lekcję czytać? Okej. Tylko musisz ładnie wszystko przepisać. A to nie ta książka, przepraszam. A to ta książka? Tak, to ta książka. Dobra, ja tutaj sobie zbieram. Albo dobra, mam inny temat. Bo ja nie wiem, jaki szczerze temat. Więc... Kurde, nie wiem, co ja niby mam wam zrobić, jaki temat. Ładnie, jak tak pan nie wie, co ma na nie zrobić. Ale co? Jak niech pan nie prowadzi lekcji, jak pan nie wie, co ma na nich zrobić. No okej, okay, ale nie ma innych zgłoszeń. No to masz problem, już trochę spadłem do dziury. Dobra, mam plan. Mam plan, jaki nie wiem sam. To uciekamy z lekcji. Albo dobra, zróbmy sobie, w sumie nie wiem. O dobra, wiem. Ugowało się. No gdzie ty? No wracaj. Spadły, moja wina. To masz, to chodź. Stąd postawił. No, nie mogę wyjść. Najprawdopodobniej wam się ten temat spodoba. A czemu pierwszy, a nie drugi? Dobra, podoba mi się ten temat. Później ale może ja... zmieni się nauczyciel, nie wiem. A ja napiszę, jak ja bym zrobił. A ja prowadzę lekcje, a nie ty. Ale jak ja bym chciał? No okej, ale ten, ja prowadzę lekcje, wiesz. Ja bym tak chciał. Niech pan nam opowiada o kremówce. Nie, ja nie wiem w ogóle, co to jest kremówka, nic wam nie opowiem. No to masz problem generalnie. Dobra, dzisiaj sobie zapiszę moje nie Paweł II. Dobre ciasto, zobaczcie na internecie.
zniszczyłem. Zniszczyłeś tabliczkę. Ja zniszczyłem. A ja już wszystko napisałem i ty mi zniszczyłeś. Kiedy sobie w tablicę klikam. Co ci chodzi? Ale nie klikaj, bo ty będziesz to niszczyć. Dobra, wpisuję uwagę do linijkę. Chłopie, co ci chodzi? Klikam w tablicę, ona się sama niszczy, ta tabliczka. No to nie klikaj, no ja cię. Czysta IQ. 10 minut, koniec lekcji. Dobra, koniec lekcji, nie mam siły z wami. Ucieczka, ale fajna lekcja była. Rozwałka totalna, hehe. Dobra, mam pomysł. Ale i tak masz uwagę na koniec lekcji. Dobra. Uwagę. Dobra, to trzeba załatwić inaczej. Co to jest? Co jest z informatyki? Nic tu się nie dzieje. Teraz jest biologia. Tak. Gdzie to sale? Trzeba litry, żeby te sale do tych sal wszystkich pochodzić. Pielęgniarka. O chłopie, ta pielęgniarka to normalnie biznes, powiem, że hit. Tak bogacie zrobiona. Szkoła, taki fundusz musiała wydać na tą pielęgniarkę. Ten naprawdę kupił po prostu. Pielęgniarka pełną parą. A teraz jest biologia czy polska? Zobaczę. Biologia, dwa razy biologia. Dwa razy biologia na polsku. Nie wiem, może będę prowadzić tą religię, ale muszę podręcznik napisać. Bo taka ciekawostka, napisałem podręcznik od techniki cały już dzisiaj. A powiedz mi, gdzie jest sala od religii, bo wyparowała. O, dzień dobry, misiu. Dzień dobry, szukam sali od religii, bo wyparowała. Tu jest. No, sala od religii jest jeszcze. Tu jest jakaś, nie wiem. Kto to zrobił, misiu? Nie wiem, większą dziurę trzeba zrobić, śmiesznie będzie. Nie rób wielkiej dziury. A może tego nie łatać całego? Fajnie wygląda. O, tak zostawmy. Ale ładnie. Trzeba to jakoś zamurować, bo nagle ktoś się schowa i będzie trzeba go szukać. To mówię. Z takim brzydkim blokiem to tylko brzydziej wygląda. Weź kilof to rozwal. No, uciekamy stąd. Zaraz koniec lekcji. Ja się w sumie to przerwę. No dobra. Ale nie bij mnie już, misiu. Dobra, idziemy. Dobra, a ty masz biologię chyba z inną grupą, tak? Tak, ja mam biologię z inną klasą. A masz zwolnienie, bo ja mogę dać nauczycielowi. A ja nie mam zwolnienia. Okej. Napiszę gdzieś tam, na jakimś tam. Dryn, dzwonek na lekcję. O kurde. Dzwonek na lekcję już? Tylko teraz trzeba poszukać, gdzie jest ta sala biologii. Ja wiem, gdzie jest sala biologii. Bardziej mam problem z tymi salami. O, ja wiem, ja już jestem w sali biologii. No. Takie takie sale, ja prawie znam, tylko nie znam do końca. Po tej lekcji biologii wtedy kończę odcinek. Aby oglądałeś mój najnowszy odcinek ze szkoły? Nie oglądałem, nie miałem czasu akurat. Ja mam potężny montaż, nie? No ale w sensie końcówkę oglądałem, ten subskrybuj, to było akurat piękne. Ale końcówka tego prąd mi wywaliło, czy tego drugiego? Tego filmu, gdzie na końcu był WF i było ściganie, taki film oglądałem. I tam była ta muzyka chyba. Tam na samym końcu było takie subskrybuj ładne. A na samym początku... Dzień dobry, nie mam gaci. O, dzień dobry. Widzę, że spodni nie ma. To szkoła nie zafundowała, moja wina. Taki są do biologii dane. No wiem, szkoła to... Ale ostatnio szkoła buduje nowe rzeczy, tylko takie budżetowe, żeby po prostu były... Jakaś dziura, nie wiem, co tu jest, jakieś podkopy tu są. O chłopie, bo wpadłem do jaskini. Chciałam teraz zrobić, jak wpadłem do jaskini. Bo na moim teraz, na moim każdym filmie będzie na początku i na końcu filmu przycisk subskrybuj taki. A tak, ja wiem, że w sensie to można ustawić i to będzie już zawsze. W sensie to zawsze na koniec możesz sobie dać. Ja nie wiem. Jak ty zrobisz koniec filmu, jak jeszcze 30 sekund, a no tak się stanęło.
Dobra, dzisiaj będzie pan nauczyciel? Jest kartkówka dzisiaj, bo coś tam mówi. Dzisiaj jest kartkówka, taka a w ogóle pan wie, że na Discordzie jest takie coś jak kategoria Librus szkolny? Co jest? Librus szkolny. Librus szkolny? Nie widziałem, widziałem chyba to, ale nie wiem do jakiej klasy. Ja cię pingnę na Librusie szkolnym na Discordzie. O. A to dobra. No to może pan pisać na przykład, że kartkówka będzie i tak dalej. Kartkówka. Robimy kartkówkę. Pytanie kartkówka. Dobra, a z czego kartkówka? No zaraz zobaczysz, tylko ma pan jakiś taki zeszyt, gdzie mógłby pan to napisać, te pytania? Równopis? No bo dobra, ja napiszę na tym, na tabliczce, tylko pójdę po tabliczkę i pan to napisze też na swoim tam, no gdzie pan panu chce napisać, po prostu musisz napisać tam. Nie wiem, a mogę na zeszycie od biologii napisać to? Tak, na zeszycie od biologii, ale zrób jakieś takie kreski, żeby to było widać, że to jest, wiesz. A nie... piąta lekcja? Nie lekcja, bo robimy teraz kartkówkę, potem będziemy... A kartkówkę napisz, po prostu kartkówka. To zrób kartkówkę, napisz, a potem na samym dole też zrób jakieś takie coś, albo jakby kartkówka, znowu, żeby koniec był, żeby było wiadomo, bo... To a jak będzie koniec, po prostu kropka. No ja do biologii to nawet podręczników nie dali. Oho, ta bieda. Tak widać w kraju. No, a więc podręczniki od techniki. Nie ma tabliczek żadnej tej. Z jakichś strój w ogóle. A właśnie, ja mam tabliczki, bo pan od razu mi przekazał. Jest trochę tabliczek, zabieram. Od polskiego. W sumie ja też jestem nauczycielem od polskiego. Właśnie, polski jest dzisiaj, więc pan może się wkurzyć, jak się okaże, że nie ma tabliczek. Właśnie w polskim są tabliczki, to jest ciekawe. Okej. Okay. Dobra, ja mam pisać tam coś na tablicy? Nie na tablicy, tylko ty masz u siebie w zeszycie napisać pytanie, w sensie pytanie, co ja tu piszę i odpowiedź na to pytanie. Okej, okay, dobra. To myślnik i odbyt będę pisać, okej? Okay? Dobra. A mogę podejść bliżej? No tak. Dobra. No na razie jeszcze nic nie jest napisane. No bo pisze, to ciężko jest napisać na tej tablicy. No to by było łatwiej napisać. No psy i tam jest e, no nie da rady tego tak wcisnąć, no. Tam jest e pod tym psy i. Jak się nazywała aktualizacja 1.14? Czyli na... Przykład 1.17, bo Kent, Cave and Cliffs. Dobra, ja wiem, ja pamiętam, jaka to była. Akurat jest według mnie bardzo łatwe, ja to pamiętam, ale tych oni będą mieli te starsze aktualizacje. Ty masz te nowsze, które łatwiej zapamiętać, ale oni będą mieli te takie starsze, typu 1.8, 1.7, 1.6, ja nie pamiętam w ogóle, co było w tych wersjach. Dobra, czekaj. Ja pamiętam to 1.8, czyli to 1.9 tak naprawdę. Zaraz ci napiszę drugie. Jak chodzi o co dodano, to masz jakby tak rozpisać, co pamiętasz z tej aktualizacji. Okej, dobra, ja już zrobiłem pierwsze. No dobrze, teraz ci piszę kolejne. Dodano... Bo akurat niedawno oglądałem filmy o aktualizacji, co było. A ja gram od 1.16 w Minecrafta. Ja gram od 1.15, w sensie no, na konsoli 1.15. Ja od 1.16 gram. Szósty,
szóste to było chyba coś tam Nether Upgrade, coś takiego. Ja jestem pewny czwartego akurat. Ja czwarty, w sensie 14, ja bardzo, bardzo dobrze zapamiętam nazwę. Co dodano w aktualizacji 1.12? O kurde, ale pamiętam. Aktualizacja 1.12 to była jakaś aktualizacja kolorowa, coś takiego. Coś takiego to było, Rainbow. No coś takiego, kurde, nie mam pojęcia tak szczerze. Co dodano w aktualizacji 1.12. I teraz odby. 1.12, kurde. 1.13 to był update morza. 1.12, no kurde, nie mam pojęcia. Może jakieś, nie wiem, nowe moby? Chyba nie. No to przecież jasnego pojęcia, co dodano. Powiem, że w tym 1.12 jedno, co powiedziałeś, to było bardzo dobre, ale jedno, bo nie mogę ci powiedzieć tak do końca, bo bym ci za dużo zdradził. U mnie na kartkówkach nic nie mówię. Nowe moby zgaduję. Albo to, że to była jakaś tam aktualizacja kolorowa, coś takiego. Nie mogę powiedzieć, jakby. O tyle jest łatwe, że przez Discorda mnie nie widzisz i tylko słyszysz. I to jest o tyle łatwiejsze, że ci jakby nie zdradzam tego. Ja to tu biegam dookoła. Jakbyś chciał, to możesz dostać kolejne pytanie. Nie wiem, ale nie, no nowy mob jakiś był, kurde, nie wiem. 1.13 to były ten oceanowy update. 1.12 co to było? Jak nie wiesz 1.12, to na razie sobie zrób 1.9 i potem znowu do 1.12 przejdziesz. A 1.9 się ma napisane, co został dodany w 1.9? No 1.9, ale 1.12 też. Tylko tam pierwsze itemy funkcje, że musisz, jakby jakie itemy są nowe na 100% w 1.9 były i funkcje. A dobra, 1.9 to akurat trochę więcej. Ale to jest kartkówka, a my tego nie mieliśmy na żadnej lekcji. Ale wiedza... Nie rozumiesz? A co w nogach co pisaliście w zeszycie? Co? Tak samo możemy zrobić na kolejnej lekcji kartkówkę z tego, co pisaliście w zeszycie. Tak jak tak bardzo chcesz. Ale jeżeli na przykład pamiętasz nazwę aktualizacji 1.9 albo 1.12, to też będziesz miał więcej punktów, punkcików. Dobra. A jak się nazywało? 1.9 to chyba było... Tak ruszaj się. Nie. Ale ja nie wiem, gdzie to mam zmieścić. Czekaj. Dobra, napiszę po Odypy od razu. No dobra. Oczywiście wszystkie plany. A 1.12 to był chyba tak szczele. Albo nie wiem. Dobra, daj mi na to, że tak to nazwę. Dobra, jeszcze jest jakieś pytanie. Zadanie na szóstkę. To tam podben napiszę, tylko piszę w tym razie. Oczywiście procentowo będą oceny, tak? A zrobi tak pan, że na przykład, że jak nazwała się aktualizacja, będzie jeden punkt za to i na przykład co dodano w aktualizacji będzie dwa punkty? Bo tak powinno chyba być. Nie, ale piszę na razie. To jest łatwe bardzo zadanie, ale musi być wszystkie inne dobre, żeby to też dostać z tego, cokolwiek. To jest łatwe.
To jest dosyć dziwnie napisane, ale jak się pomyśli, to się zrozumie. W jakie jak tu dodam nowe drewno ostatnie? Ale że nowe drzewa? No, nowy typ drewna, czyli tu mamy ciemny dąb, ale w jakiej... Ale to może być wyższe niż 1,17, czy nie? Może być więcej niż jeden, ale jakby masz tutaj ciemny dąb, no. I jakby w jednej z ostatnich aktualizacji, czyli nie tych na przykład 1,8, no. Takie dodawali dopiero drewno, tej takiej aktualizacji już późniejszych, to w jakie dodali drewno? Jakie drewno? Czy o co chodzi? No jaki rodzaj drewna? No, to jest czarny dąb na przykład to się nazywa. Jest akacja, jest żurlowa. Jaki rodzaj drewna jest najnowszy? No tak jakby. Ale to może być wyżej niż 1,17 czy nie? Nie, nie może być wyżej niż 1,17, bo 1,17 jest jedyną wersją, która wyszła najnowszą, bo 1,18 nie wyszło tak naprawdę. To muszę się zastanowić. To są tylko. Są jak 1,18. No zastanawiaj się pan, bo tu już dużo... Dobra, wiem. Chyba. Czekaj. Jakie jest najnowsze drewno? To napisz to tak samo, jak ja napisałam, bo wtedy trochę będę miał, jak poprzekręcasz wszystko, to będzie ciężko mi sprawdzić. W jakiej aktualizacji, czy jaki rodzaj drewno? Aktualizacji. Tam musisz aktualizacji. A to czemu mówisz, jaki rodzaj drewna? Aktualizacji. Dobrze, nie zmieściło się. Aktualizacji. Ja muszę tu wejść, ja muszę zrobić screenaty. Pytanie. To dobra, na razie muszę włączyć model iPhone, bo pozwoli do iPhone tu wszędzie gdzieś na moim tym. Dobra, wiem chyba. I dobra, czekaj. Dobra, już, a mogę już oddać sprawdzian. Chwilę. Nie? Kartkówka, za chwilę. Okej. No ja już mam gotowy, no. No to rzuć mi ten, co się książkę daj. No na razie zostawiam, żebym mieli jakieś pytanie. Okay. Zobaczymy, jaką cenę dostanę. Możesz iść na przerwę, ja ocenię na następnej lekcji. A, następnej lekcji. A, następna lekcja jest niedługo. Następnej lekcji ci powiem sobotę. Dobra, to ja coś... Dobra, ja sądzę do ławki i się pomodlę o dobrą ocenę. Tak o... Nie, no żartuję z tym modleniem się, ale na ławce sobie posiedzę. No, pierwsze ci zaliczę, bo było, nazywało się Village and Pillage. To się Villagers, Pillagers, no. Przekręciłeś to, że jest Pillagers and Villagers, bo miało być chyba Village and Pillage. Ale niech będzie, bo dobrze zrobiłeś tak naprawdę trochę, tak trochę nie. Co do domu, ja się wyciszę, nie musisz wiedzieć, co ja tam sprawdzam. No i zobaczymy, jak ocenia będzie.
A właśnie, jeszcze przecież jest obiady. Jak ja bym mógł zapomnieć? Są obiady. Tak, dzień dobry, co pan chciał? No ja bym chciałbym generalnie jedzonko. Dzisiaj jest niedziela schaby. Okej. Nie ma schabów, no to biorę wołowinę, więc 10 wołowinek. Teraz w ogóle będzie przerwa. Jeszcze to jest długa przerwa. Niedziela schabowa, to żeś pocisnął. Dobra, dryn, dzwonek na lekcję. No, trochę średnio panu poszło. No, jaka ocena? A dobra, pan, oddaj pan sprawdzian i ja sam zobaczę, jaka ocena. Kartkówkę po pierwsze, ale jeszcze chcę raz przeczytać, zobaczyć, jak to wszystko jest. No tutaj dostajesz jednego, no dałem ci trzy. Dobra, to było łatwe, dostajesz trzy punkty za to. Nie wiem, o co ci chodzi w tym, co dodano w aktualizacji 1.12. Odpowiedź Rainbow Up Pandy. Chodzi, że Rainbow Update, a dodano pandy. Też raczej tak. Nie dodano. Ale weź mi czemu napisać Rainbow Up Pandy, ja ci tego nie zaliczę, bo ja bym nie wiedział, co to jest Rainbow, to kolory napisz. Że jakby różne kolory dodali, wełnę jakąś ładniejszą poprawili też trochę. No ale zalicz mi chociaż jeden punkt. Masz już trzy punkty, ale zdobycie jest chyba z 20 w tym teście, naprawdę. Rainbow Up Pandy, tego ci nie zaliczam. To aktualizacja 1.9. Napisałeś, miałeś napisać itemy i funkcje. Napisałeś, czekaj. O Jezus, to mi się otwiera na innym tym. End update, elytra, MCP, shulker item, ale nie napisałeś żadnej funkcji. No ale ja nie widziałam, bo ja pisałem, generalnie. Bo ja pisałem, jak ty powiedziałeś, że po prostu 1.9, to ja pisałem, a nie widziałam tablicy. Powiedz mi, jaka by była funkcja w wersji 1.9. Ale czego? Dobra, dobra, mogę słownie teraz panu powiedzieć, jakie były funkcje. Dobrze, funkcja była taka, że mamy PvP takie, że klikasz miecz, klikasz. Cikierę też, a tak to kiedyś w tych starszych wersjach typu 1.8 się spamiło, a w 1.9 już się przestało spamić. To jest główna funkcja tej wersji, więc no ciężko tutaj to zaliczyć. No ale przynajmniej ten napisałem, no to chociaż jeden punkt też. Masz 3 minus. Dobra, tu ja to mam taką. A ile było te punktów do zdobycia? Czekaj, bo źle to napisałem. Ile to było jest punktów? Wszystko za... Ale ile było punktów do zdobycia? Dużo, a ty dostałeś mało, miałeś punktów. Ja to po prostu będę edytować, jak ktoś będzie... To dziwne to. Czekaj, bo mama mnie wołała, nie wiem po co, więc zaraz przyjdę. Ja nie wiem, jaki skam. A właśnie, nowa lekcja chyba. Więc, no, dobra widzowie.